Zobaczymy kuchnię litewską. Co tutaj? No. No dobrze. Chodźmy, zobaczmy. Chodźmy, zobaczmy, co tu ciekawego słychać. Chłodnik litewski. Barszcz. Czebureki. Gulasz. A, czebureki. Kiełbaski te ręcznie robione, co ta pani mówiła. I z plackiem. I cepeliny. Jesteśmy w restauracji litewskiej, można powiedzieć. Czekamy na danie litewskie. Ja sobie cepelinę zamówiłam. Ty sobie zamówiłaś kiełbaski ręcznie robione, tak? Mhm. Mamy piña coladę oczywiście i kolę. Przesmacznego. Ale powiem, że dobre jest. Tak? Mhm. O, cholera. Czy nie oceniasz książki po okładce? Na oko było, wyglądało, że jest takie sobie, ale jest dobre. Wszystko jest zawsze z tej samej receptury. Zamówiłam cepeliny. Takie ładne. Śmietana i skwareczki takie na patelni. Ale nieźle to wygląda. Fajnie to wygląda. A ja zamówiłam takie coś. Kiełbaski ręcznie robione, na placku. Fajne. Ja sobie jutro spróbuję coś innego, a dzisiaj tak chciałam cepeliny właśnie zjeść. Że smacznego, dziękujemy. Rozkroiłam cepeliny, tak w środku wyglądają, to jest mięso. Wygląda przyzwoicie, fajnie. Śmietana jest. Polałam sobie trochę skwareczkami, tak z olejem troszkę. Takie spróbuję zaraz. A jak tobie smakuje? Dobre. A chcesz cepelina? No. Chcesz? No. Tak? Bo ja bym nie zjadła, bo ja tak nie sprzedałam. Tak. Jesteśmy w lesie. Patrz, domki dla ptaszków. Domki dla ptaszków. To brzoza, ja lubię brzozę. Znaczy, ja nie lubię ogólnie brzozy, ale fajnie wygląda. Taka biała. Tak, bo zawsze brzoza taka jest. No i co? Sosna! Ja ty też nie wierzyłaś? No, ja chciałam powiedzieć, wiesz co, chciałam powiedzieć, że fajne są meble z sosny. A, sosnowe? No. Nie, nie lubię. Brzozowe wolę. Nie ma. Są brzozowe? Nie. Brzozy, nie wiem. Do sklejki są teraz. Czyli tak, w takim kubeczku dostaje się sztućce. Bardzo fajne. W ogóle tutaj jest kuchnia litewska, nie wszystkie dania są kuchni litewskiej, ale można sobie coś zjeść. Chłodnik jest, kiełbaski. Nagrywałaś kartę menu? No. No tak nie całą, ale tak. Także coś tam można sobie znaleźć, bo to takie jeszcze są jakieś lokale właśnie z kuchnią litewską, ale tutaj właśnie było, więc to chyba będzie na tyle. Wszystkiego dobrego. W następnym odcinku zapraszamy na chłodnik litewski. Ja bardzo lubię, a szczególnie w pociągu w menu był i kilka razy jadłam. I ogólnie lubię chłodnik litewski, ale to chyba latem, tak żeby się ochłodzić, nie? A nie zimą. No, a nie zimą. O, ale, ale chciałabym jeszcze spróbować na Litwie chłodnik litewski. Będziemy się obżerać przez 4 dni. Tak, tak. Nagrywać swój śmiech i tu będzie puszczony w Wilnie. O, fajnie.
ładnie oświetlone. 22 godzina, a tak jasno. Ostra brama. Dziękujemy za obejrzenie, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, zostawienia wszystkiego, co się da. Pa, pa.